Wiesz, że malowania pięknych pejzaży można się nauczyć? Wystarczy poznać trzy kroki, to znaczy trzy plany na obrazie. Należy wiedzieć, w jaki sposób je malować i należy wiedzieć, że w ogóle trzeba je malować. Ja nazywam się Katarzyna Kostrzeba i od ponad 25 lat zgłębiam tajniki malowania farbami akrylowymi oraz olejnymi. Jak już wspomniałam, do namalowania pejzażu potrzebne są trzy plany. Potrzebna jest znajomość, w jaki sposób je zrobić. Tak? Zacznijmy od trzeciego planu. Trzeci plan, jak wiesz, zazwyczaj jest najwyżej. On jest ostatni. I jak warto go malować? Przede wszystkim ja swoim kursantkom na kursach, które prowadzę, często mówię o tym, żeby po prostu zdjąć okulary, popatrzeć się nadal na jakiś element. Wiadomo, jeżeli masz okulary, to możesz to zrobić, tak? Ale właśnie w taki sposób niewyraźny, tak? Jeśli zdejmiesz okulary, to nie będziesz widziała, nie będziesz widział wyraźnie, więc w taki sposób maluje się ten plan ostatni. To powinno być, to co z tyłu powinno być rozmyte, powinno być mało widoczne. Tam nie potrzeba szczegółów. Drugi plan to jest takie przejście z planu trzeciego do planu drugiego. I jak należy go malować? Oczywiście też lekko rozmyty, ale tu mogą pojawić się już szczegóły. Jeśli spojrzysz na ten obraz, który jest za mną, właśnie tak wygląda ten drugi plan. Ten drugi plan jest mniej więcej w tym miejscu, o tutaj. Tak, to jest dalsza część morza. Jak widać, są tam poszczególne fale. Już są tam bliki świetlne i jest tam odrobinę szczegółów. Przejdźmy do planu pierwszego. Jedni mówią, że najważniejszego. Ja uważam, że wszystkie plany na obrazie, na pejzażu są bardzo ważne. Ale w tym pierwszym planie przede wszystkim tutaj najwięcej czasu spędzamy. Przynajmniej ja najwięcej czasu spędzam podczas malowania tego pierwszego, najbliższego planu. Tu pojawia się o wiele mocniejszy kolor, o wiele intensywniejszy. Tu są również kontrasty. Światło i cień jest bardziej zarysowane. No i oczywiście bardzo dużo szczegółów. Choć przyznam szczerze, że nie przesadzałabym z ilością tych szczegółów. A dlaczego? Wiecie, no nadmiar czasami przeszkadza, więc warto po prostu namalować kilka elementów takich dość wyraźnych, tak? Na przykład tutaj w tym obrazie na samym przodzie namalowane są źdźbła owsa, bo ten obraz nazywa się Pole Owsa i może teraz to dosyć mocno nie widać, ale spróbuję wstawić tutaj cały obraz albo przynajmniej fragment i zobaczysz kawałeczek tego obrazu, w jaki sposób bawiłam się szczegółami. Ale tam nie jest namalowane każde źdźbło osobno, na pewno nie. Tak nie trzeba robić. Przede wszystkim warto jest malować kilka szczegółów. Maluj, obserwuj, po prostu się tym ciesz. A jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat malowania obrazów farbami akrylowymi i innymi farbami, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału.